Zobaczmy, że ta runda będzie bardzo wyrównana. Mamy aktualnie remis, jeżeli chodzi o timer. 17 sekund jedni, 17 drudzy, a HTS taką zagrywką przybliża swoją ekipę, żeby zgarnąć drugi punkt. No dokładnie, no ale właśnie Przemek Ostrzelecko się wielokrotnie wyróżniał podczas mapy Speedway. Teraz też pokazuje się ze świetnej strony, zna też lokalizację drugiego rywala, no i właśnie. Czy to M4, czy to AK, on naprawdę nie ma problemów, żeby łapać swoich rywali w headshota. No na razie początek wskazuje na to, że to Przemek daje sobie miejsce na dominację. Co ciekawe, przejmuje też strefę, która daje okazję do korzystania z AWP. No rewanżu nie ma, o dziwo, a mogłoby się wydawać, że jest to rzecz wręcz obowiązkowa, także... No na razie wygląda to fantastycznie, a Przemek pozwala sobie na dojazd respa i nawet na to, by wskoczyć na dach swojego rywala. 37 sekund pozostało, ale jednak teraz garnuchy przejmują strefę. Coulson jednak, bardzo ładny strzał, rywal poobijany, Coulson kolejny headshot. No i gdy Coulson będzie oddawał takie strzały, to obawiam się, że garnuchy tutaj mogą mieć naprawdę ogromne kłopoty. Teraz jeszcze wyciągnięty shotgun. Tego próba przejęcia jeszcze lepszej pozycji. Czy Przemek go usłyszał? Wydaje się, że tak, ale mimo to Kizzy eliminację zdobywa. Jeszcze na górze antywirus gotowy, no ale Kizzy fantastycznie sobie radzi. O tak naprawdę, jeżeli zakład poprawczy odbije tę strefę, to już niewiele będzie trzeba, żeby doprowadzić do remisu. Teraz jednak Przemek, świetne headshoty. No to jest coś, co chcemy oglądać.